Anna Kluczyńska, witam Was na kanale W Sercu Polski. Przechodzimy do cotygodniowego rozkładu jazdy, jak ja to nazywam. Seria oczywiście pod tytułem Jak spędzić weekend w naszym regionie. Dzisiaj będę mówiła o Zgierzu, o Sokolnikach Lesie i o Ozorkowie. Także myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy już rozpoczynać. Oczywiście zaczynamy od piątku. W piątek w Zgierzu o godzinie 18:00 Basket Fabryka i Stowarzyszenie Przemysłowa Staniszewskiego zaprasza na Zgierską Amatorską Ligę Koszykówki na hale Mosiru przy Wschodniej 2. Możemy już przejść do soboty. W sobotę w Zgierzu Szkoła Podstawowa nr 12 i pierwszy oddział Zgierski PTTK organizują 31 rajd mikołajkowy dla dzieci. I to będzie przeznaczone dla dzieci w klasach 1-8, ale również i przedszkolaków. Ja w zeszłym roku byłam na takim rajdzie. Myślę, że to naprawdę fajne wydarzenie dla dzieci. Wiem, że są trzy różne trasy. Dzieci później otrzymują jakiś poczęstunek, jakieś nagrody za przejście tych rajdów, więc naprawdę moim zdaniem fajna sprawa. Co mamy dalej w Zgierzu? I w sobotę, i w niedzielę w godzinach od 10 do 19 odbędzie się kiermasz świąteczny i jest on organizowany przez hospicjum imienia Jana Pawła II. Jeśli chodzi o miejsce, to oczywiście właśnie w tym hospicjum przy Parzęczewskiej 72, 72A i 72B. Co będzie tam można zakupić? Będą tam obrazy, ciasta, zimowa herbata, prace pacjentów, kalendarz hospicjum, upominki, zabiegi relaksacyjne i wystawcy również będą ze swoimi produktami, m.in. z rękodziełem czy miodami. Przejdę jeszcze do rozpiski na telefonie, gdyż tych wydarzeń jest w ten weekend całkiem sporo. Tak jak już mówiłam, w zeszłym tygodniu już jest ten okres świąteczny i tych wydarzeń jest naprawdę dużo. Ja też w ten weekend będę na pewnym wydarzeniu, ale to jeszcze Wam powiem za chwilę. O godzinie 10:00 odbędzie się turniej piłkarski MKP Boruta dla dzieci i to wydarzenie będzie na hali Zgierskich Olimpijczyków przy Wschodniej 2. Dobrze, a następnie z takich jeszcze ważnych wydarzeń i też moim zdaniem to wydarzenie jest dosyć mocno już promowane w social mediach, widziałam, jest to koncert charytatywny Gramy dla Bartka i podczas tego koncertu będą rzecz jasna występy, ale również kiermasze i licytacje. Organizatorem jest zespół szkół nr 1 imienia Cezaka i to będzie od godziny 17:00 w sobotę i odbędzie się na sali widowiskowej Przystan przy parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. I teraz tak, wystąpi Alan Nawrocki, Dominik Hanas, Mateusz Warzywoda, zespół Aduo, Natalia Sadowska oraz Weronika Wiśniewska i Tosia Witkosz. Oczywiście wszystkie zebrane środki podczas tego koncertu będą przekazane na rzecz Bartka. Kolejnym wydarzeniem w Zgierzu jest mecz koszykówki, który odbędzie się o godzinie 17:00 i będzie on na hali Zgierskich Olimpijczyków. I kto zagra? MKK Kuchinok Spółsiejko Bank Spółdzielczy Boruta Zgierz kontra Sklep Polski MKK Gniezno i to będzie druga liga koszykówki. Dobrze, a co mamy dalej jeszcze w Zgierzu? Mamy koncert bożonarodzeniowy i to będzie koncert w Trybunie Tutki. Koncert się nazywa Hej Maluczki. I to wydarzenie będzie miało miejsce w Starym Młynie, a jest organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu. I teraz możemy już przejść do kolejnego miejsca, czyli do Sokolnik Lasu. W Sokolnikach Lesie w sobotę i w niedzielę odbędzie się jarmark bożonarodzeniowy. I teraz tak. Podczas tego sokolnickiego jarmarku będzie się również sporo działo. Będzie wioska Skrzatów, Kuźnia. Będzie pokaz kowalstwa, przepraszam. Będzie spotkanie z Kamilem Bednarkiem, autorem książki.
W niedzielę będzie Kraina Świętego Mikołaja, warsztaty dla dzieci prowadzone przez leśne babki z Sokolnik Lasu. To jest koło gospodyń wiejskich, które stosunkowo niedawno się utworzyło u nas. I również będzie spotkanie z Marcinem Andrzejewskim, autorem książki Złoty Peugeot. Podczas tego jarmarku będą wystawcy oczywiście. Nie wiem do końca, kto będzie wystawiał swoje produkty, ale wiem, że na pewno tam będzie rękodzieło. Będzie można kupić jakieś bożonarodzeniowe ozdoby. Na pewno będą też wystawcy właśnie z miodami. No, generalnie ja widziałam, że to wydarzenie było bardzo mocno reklamowane, również u mnie na profilu i na facebookowym wydarzeniu. Tam widziałam, że zainteresowanych jest ponad 2000 osób, chyba tak, pomiędzy 2 a 3 tysiące, więc myślę, że to będzie spore wydarzenie i oczywiście ono się odbywa po raz pierwszy w Sokolnikach Lesie, więc myślę, że rzeczywiście warto przyjść i zobaczyć, jak to będzie wyglądało po raz pierwszy, i ja również się tam pojawię i będzie relacja z tego wydarzenia. Teraz przechodzimy do niedzieli i tutaj mamy wydarzenia z Ozorkowa. Od godziny 10 do 15 odbędą się przy ulicy Sportowej 5 w Ozorkowie zawody strzeleckie na strzelnicy. I uwaga, wiem, że też mają być podczas tych zawodów nagrody, to pieniężne. Za trzecie miejsce otrzymuje się 200 zł, za drugie 400 zł, a za pierwsze miejsce 600 zł. Więc myślę, że warto, jeśli chodzi o satysfakcję, ale również można dostać za to pieniądze. Dobrze, przejdziemy jeszcze teraz do wydarzeń niedzielnych, jeśli chodzi o Zgierz. Oczywiście odbywa się kiermasz świąteczny, tak jak już mówiłam, w hospicjum w niedzielę. Będą też zawody w zapasach. I co? Te zawody odbywają się od godziny 9 na hali Zgierskich Olimpijczyków i to będzie 24. Międzynarodowy Memoriał imienia Marcina Korpińskiego. I będą to otwarte Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Dzieci i Młodzików Zapasów w stylu wolnym. Dobrze, a kolejnym wydarzeniem, również sportowym, będzie Ogólnopolski Turniej Hokeja na Lodzie. Również od godziny 9 i odbędzie się on na hali wielofunkcyjnej. Tutaj, jeśli chodzi o program, to widzę, że od 9 do 16.15 będzie runda eliminacyjna, a na godzinę 18 jest już ceremonia zakończenia, czyli mniej więcej w tych od 9 do pewnie po 18 będzie to wydarzenie miało miejsce. Jeszcze z takich ciekawych rzeczy, to odbędzie się koncert w kinie. To już dwa razy było, jeśli chodzi o wydarzenia w Zgierzu, koncerty w kinie. I to będzie występ Marii Callas w Operze Paryskiej. Oczywiście w Starym Młynie w Zgierzu o godzinie 19. Oczywiście miejsce jest biletowane, koszt takiego biletu kosztuje. Będzie wynosił 30 zł. I ostatnim takim niedzielnym wydarzeniem o godzinę 19 będzie mecz pucharowy futsalu i to się odbędzie na hali Zgierskich Olimpijczyków przy ulicy Wschodniej 2 i zagrają FC 10 Zgierz kontra Kija MGT Łowicz. Dobrze, to już wszystko, jeśli chodzi o wydarzenia na ten weekend. Tak jak mówiłam, dzieje się sporo w Zgierzu, ale również moim zdaniem ciekawe wydarzenie w Ozorkowie, ten turniej strzelecki i oczywiście w Sokolnikach Lesie. Przypominam, że ten jarmark będzie i w sobotę, i w niedzielę od godziny 13 i tak jak mówiłam, ja się tam pojawię i będzie z tego relacja. Na tym już zakończę dzisiejszy program. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to proszę Was o łapki w górę, komentarz, o udostępnienie. I oczywiście możecie wesprzeć moją działalność na Buy Coffee.
Link do wsparcia jest w opisie. W opisie również są linki do moich social mediów, gdzie możecie mnie również obserwować. Także do zobaczenia w kolejnych programach.